ciągle chodzę w te same miejsca. Bo gdzie indziej miałbym być? Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Co cię mnie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź mną, chodź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Nie chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, a wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście, ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polish Studio. Dzisiejszy program rozpoczniemy pierwszą z dwóch części filmu dokumentalnego firmy Slow Travel Polska pod tytułem Toruń, w którym obejrzymy zabytki historii i kultury oraz ciekawostki znajdujące się w tym znanym mieście. Dziś opowiemy Wam o Toruniu, który posiada mnóstwo miejsc wartych zobaczenia i niezwykle ciekawą historię. Dlatego nasza opowieść o tym pięknym mieście będzie się składała z dwóch części. W pierwszej z nich opowiemy oczywiście o piernikach i Koperniku, ale także o tym, skąd jest taki widok, czym są w Toruniu palec Boży i trąba Boża, co robią osioł i pies Filutek na toruńskim rynku. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Oba miasta, stare i nowe, zostały połączone w jedno dopiero w 1454 roku. Krzyżacy, zakładając Toruń, nie mogli wiedzieć, że ich dzieło zostanie docenione przez UNESCO, które w 1997 roku wpisze Stare Miasto, Nowe Miasto i Zamek na listę światowego dziedzictwa. Stare Miasto początkowo liczyło sobie 10 hektarów. Jego centralny plac targowy znajdował się w rejonie obecnej ulicy Żeglarskiej.
Jednak gwałtowny rozwój miasta w krótkim czasie wymusił na początku lat 50. XIII wieku powiększenie jego powierzchni o kolejne 9 hektarów. Wytyczono wtedy obecny rynek, zbliżony do kwadratu o bokach liczących nieco ponad 100 metrów. Wzniesiono pierwsze elementy przyszłego ratusza. Ratusz zaczął powstawać na przełomie XIII i XIV wieku na podstawie przywileju wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada von Fallenrode. Najstarszym elementem jest pochodząca z lat 70. XIII wieku wieża. Jest ona sama w sobie atrakcją, ponieważ można na nią wejść i podziwiać z wysokości 40 metrów widok na rynek i całą zabytkową część Torunia. Od XV wieku wieża miała spiczasty hełm ze złotą koroną. Niestety uległ on zniszczeniu podczas szwedzkiego oblężenia miasta w 1703 roku. Od tego czasu wieża ma obecny prowizoryczny dach. Kto wie, może w przyszłości zostanie jej przywrócony pierwotny hełm. Ważny dla dziejów ratusza był XVII wiek, kiedy ratusz przyjął formę zamkniętego czworoboku i został przebudowany w stylu manierystycznym, nie tracąc przy tym wielu cech budowli gotyckiej. Bogactwo dekoracji wyrażało potęgę Torunia, który w tym czasie przeżywał swój złoty okres. Wspomniane szwedzkie oblężenie zniszczyło nie tylko hełm wieży, ale poważnie uszkodziło cały budynek, który został odnowiony w nieco skromniejszej, ale wciąż zachwycającej formie. Do połowy XV wieku ratusz był siedzibą władz Starego Miasta, następnie już całego toruńskiego zespołu miejskiego. Obecnie w ratuszu znajduje się Muzeum Okręgowe. Ratusz toruński, co było niezwykłe, łączył ze sobą funkcje handlowe, sądownicze i urzędy miejskie. Na parterze mieściły się m.in. sukiennice, kramy, sala wagi oraz sala sądowa. W dawnej hali ław chlebowych znajduje się jedna z najciekawszych kolekcji sztuki średniowiecznej, rzeźby, malarstwa, a szczególnie unikatowa w tej części Europy kolekcja witraży. Na piętrze mieściła się z kolei sala rady, zwana współcześnie królewską, ponieważ gościła większość polskich królów. W tej sali w 1501 roku zmarł król Jan Olbracht. Kolejna sala to sala wielka. To w niej Rada Miasta podejmowała gości. Trzykrotnie zebrał się w niej Sejm. Ratusz nie był jedynym symbolem potęgi Torunia i jego mieszczan. Bardzo ważny był dwór Artusa. Jego nazwa nawiązywała do legend o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Był on siedzibą Bractwa Świętego Jerzego, skupiającego najbogatszych kupców w mieście. Mieszczanie mający aspiracje rycerskie posiadali też od XV wieku istniejącą do dziś letnią siedzibę – Dom Bractwa Świętego Jerzego. Dwór Artusa był towarzyskim salonem toruńskich elit, miejscem, gdzie goszczono polskich królów. To właśnie w dworze podpisano w 1466 roku pokój toruński, dzięki któremu m.in. ziemia chełmińska z Toruniem oraz Pomorze wróciły do Polski. Obecny budynek dworu pochodzi z końca XIX wieku i został zbudowany w stylu neorenesansowym. Oryginalny XIV-wieczny dwór został rozebrany na początku XIX wieku ze względu na zły stan techniczny i na jego miejscu przez pewien czas wznosił się teatr miejski. Po zbudowaniu nowego dworu Artusa, nowy teatr miejski powstał przy obecnym placu teatralnym i został otwarty 120 lat temu. Zaprojektowali go czołowi wiedeńscy architekci Ferdinand Fellner i Hermann Helmer. Gdy w połowie XIII wieku główny plac miejski przeniesiono w obecne miejsce, położony do tej pory poza miastem w zacisznym miejscu klasztor i kościół franciszkanów, nieoczekiwanie znalazł się w samym centrum, przy rynku.
O ile klasztor franciszkanów został zniesiony podczas reformacji, to poklasztorny kościół jest dziś jedną z najcenniejszych i największych w Polsce gotyckich świątyń. Popularnie nazywany jest kościołem mariackim. Powstał on w XIV wieku w wyniku rozbudowy wcześniejszego XIII-wiecznego kościoła franciszkanów. W okresie reformacji stał się główną świątynią ewangelików, by ostatecznie stać się ponownie świątynią katolicką. To w czasach protestanckich w kościele spoczęła siostra króla Zygmunta III, królewna Anna Wazówna, która w odróżnieniu od brata katolika była ewangeliczką. Wysoki fronton zwieńczony trzema sygnaturkami, ponieważ reguły franciszkańskie zabraniały budowy wieży, wysokie filary, wysmukłe okna z wielobarwnymi witrażami, ostre łuki – to wszystko najlepsze cechy gotyku, jakie ten kościół posiada. Zewnętrzne mury są gładkie, ponieważ wzmacniające ściany szkarpy zostały wprowadzone do wnętrza, stwarzając wnęki, w których można było umieścić kaplicę. Pomysł ten został powtórzony w gdańskiej Bazylice Mariackiej, w mieście, które ostro rywalizowało z Toruniem, ale kopiowało z niego najlepsze wzory. W pierwszym na ziemiach państwa krzyżackiego kościele o wnętrzu halowym do najcenniejszych dzieł, które warto zobaczyć, należą gotyckie polichromie z postaciami świętych na wewnętrznych szkarbach, a także jedyna tej wielkości w Polsce rzeźba Chrystusa w grobie. Duże wrażenie robią też barokowy ołtarz główny i organy. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. A teraz chcielibyśmy przypomnieć jeden z odcinków serialu High Park Crew, w którym zadawałem proste pytania przypadkowo napotkanym przechodniom. To powiedz mi tak, co, ile jest 1 minus 1 minus 1? Minus 1. Minus 1, yeah. Jest minus 1. Yeah. Macie rację. Minus 2. Do you agree? Sorry, 1 minus 1. Minus 1. Minus 3. Minus 1. Minus 1, right? Minus 2. Minus 2. Minus 2? Do you agree? 1 minus 1. Or minus 1, negative 1. No, it's 0, right? No. 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. It's 0, it's 0, minus right? Minus 1, negative 1. Negative 1, I think it so. It is negative 1. Oh, let's say yeah. Negative 1. It is negative 1. So this is for you. I'm going to show you a Polish word. And all I want you to do is read it yeah. to me. Sure. Okay. I'll even tell you what it means. Yeah, okay, sure. So yeah. This word means, excuse me. Przepraszam? Prezi... Prepers...
Prezerapasam? Prezerapasam. And you? How would you read it? Zapraszam. Przepraszam. Can you help him? Przepraszam. Very nice. Very nice. Can you introduce yourself? Yes, my name is Mariana. Hi, Mariana. And tell me this. My name is Rafał. And tell me this. How did you end up at the Polish festival? Well, I'm Ukrainian, and Poland borders Ukraine, and we like the culture, so we come to support. How come you're not at the Ukrainian festival? I will be there later. Okay, I see. Tell me this. What is 45 divided by 3? 15. Very good. Very nice. Klaudia, ile to jest 45 podzielone na 3? 12. 12 razy 3 to jest ile? O nie. To coś nie. To chyba nie. Teraz ja więcej. What is it, 45 divided by? 3. 3. 11.6. Do you agree? No, I'm wrong. What it's 5. 5? Is it 15? 15. It's 15. 3 15s. It's 15. Yeah, 15. It's 15. Yeah. So what was the question? 45 divided by 3? Yeah. That was the question. So, I have some flags for you to guess. Oh my god. So, first flag. Poland. No. Italy? Yes. One for Shumi. How about this one? Argentina. Very nice. One for Sabrina. One, all right. Two for the girls. Two for the girls. So zero for me. I would say Finland. China. Guys. It's red and white. What do you think? Japan? Yeah. Japan? No. No, I have no idea. No? I don't think... I have a feeling it's not a flag. No, it's not Japan, sorry. So this is Poland. Oh! That's it. Okay, but do you know what this is? A map of what? Yeah. Sorry, this it's is... This... an upside down Poland? No. No. Czech? Czech? No. Czech Republic? No. Slovakia? No. It's in Europe. Monaco? Yes. Okay. It is Monaco. See, I'm just lazy. I was gonna go with Poland, but I figured that would be too easy. Be too easy for you. Ile sekund jest w jednej godzinie? 60 seconds in a minute. Mm-hmm. 60 minutes. So 60 times 60. W godzinie? 3600? Tak. 3600. Yeah. Absolutnie. 60 seconds in a minute, yeah, and 60 minutes in an hour. So 60 times 60 is 360. No, it's not. 6 times 60 is 360. Oh, I think my calculator. 3600. Yes. There we go. Very nice. 1,200. 1,200. Can you tell me how you got to that number? Well, there's 60 seconds in a minute and 60 minutes in an hour. So you multiply 60 by 60. What is 60 times 60? Is it 1,200? Yeah. So 6 times 6 is? 12. 12. Are you sure about that? 120? 6 times 6? Six? No, 6 times 6. Oh my god, it's 26. 6 plus 6 is 12. Yeah. Yeah. 6 times 6 is 36. Yeah. So it'd be 3,600. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah, you're right. Wyobraźcie sobie takie coś. Ojciec z synem jadą samochodem na ryby i mają straszny wypadek samochodowy i ojciec umiera na miejscu, a syn zostaje przewieziony do szpitala w critical condition. No i ten syn leży na stole operacyjnym, wchodzi chirurg i mówi: o Boże, to mój syn, nie mogę operować, bo to mój syn. Jak to jest możliwe? Ten pierwszy to był stepdad? Nie, prawdziwy. Nie miał żadnego stepdad. Pomyślcie tak, jest bardzo prosta odpowiedź. Jaka może być prosta odpowiedź? Syn był autem z ojcem. Tak. Auto się... rozbiło. Ojciec nie żyje. Nie żyje. Syn poszedł do szpitala. Tak. He had a lot of girlfriends. Wow. So where are you going with that? Okay. Nie mam pojęcia, nic mi nie przychodzi do głowy. Czy to może być Syn Boży na przykład? Czy to może być Syn Boży, chodzi o religię? Syn Boży? Nie, nie, to nie był ksiądz. Nie. To był normalnie prawdziwy syn. Because he was hallucinating. He was hallucinating. In a coma. Okay, father is dead. Who else could be the surgeon? Oh, a priest? Przyszedł jego ghost.
Ghost, to jest dobry ten, tak, pomysł, ale nie, 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 to nie ma żadnych supernatural rzeczy, nie, nie, to wszystko naprawdę jest. Jak chcecie, to wam powiem. Muszę nam powiedzieć. Tak? Nie, 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 nie. Dobra, powiem wam. Chirurg to była matka. That's so stupid. That's so stupid. I told you it was easy, right? A oto najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane jak zwykle przez Krzysztofa Jasińskiego. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. W ubiegłą niedzielę, późnym wieczorem w Los Angeles odbyła się już po raz 96. gala Oscarowa. Zgodnie z przewidywaniami była to noc Oppenheimera. Nominowany aż w 13 kategoriach obraz Christophera Nolana zdobył 7 statuetek za najlepszy film oraz najlepszą reżyserię, a także za najlepsze zdjęcia, najlepszą muzykę, montaż, a odtwórca głównej roli Cillian Murphy został uhonorowany Oscarem za najlepszą kreację aktorską. Film Biedne istoty w reżyserii Yorgosa Lanthimosa nagrodzono w 3 kategoriach: najlepsze kostiumy, najlepsza scenografia oraz charakteryzacja. Ku zaskoczeniu wielu, Oscar trafił także do Emmy Stone w kategorii najlepsza aktorka. Mamy też polski akcent. Otóż brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja pod tytułem Strefa Interesów otrzymała Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego oraz statuetkę za najlepszy dźwięk. Przypomnę, że Strefa Interesów to film wyreżyserowany przez brytyjskiego twórcę Jonathana Glazera, opowiadający o codziennym życiu komendanta obozów Auschwitz Rudolfa Hessa i jego rodziny. Zdjęcia zrealizował Łukasz Żal, który wcześniej był nominowany do Oscara za filmy Zimna wojna oraz Ida. Po stronie polskiej za produkcję tego obrazu odpowiada Ewa Puszczyńska. Jednak przy wszystkich artystycznych zaletach obrazu godnym odnotowania jest fakt, że w całym filmie ani razu nie pada słowo Polska, Polak czy Polacy. W przeddzień ceremonii oscarowej Fundacja Golden Raspberry Award wręcza także antynagrody filmowe jako przeciwwagę dla słynnych hollywoodzkich Oscarów. Autorem tego pomysłu jest krytyk filmowy John Wilson. W tym roku laureatem i to aż 5 złotych malin został film Puchatek, krew i miód w reżyserii Raisa Waterfielda. Mikrobudżetowy, krwawy horror, w którym Kubuś Puchatek i Prosiaczek zmieniają się w psychopatycznych morderców, nie tylko został uznany za najgorszy film roku, ale także zdobył nagrody w kategorii najgorszego reżysera, najgorszego scenariusza, remake'u i najgorszej ekranowej pary, która trafiła niestety do Kubusia i Prosiaczka. Oznacza to, że film wygrał we wszystkich kategoriach, w których był nominowany. To rekord wszechczasów pod względem liczby zdobytych złotych malin, który jednak raczej nie zawstydzi reżysera, bowiem wyprodukowany za 100 tysięcy dolarów film zarobił prawie 5 milionów, głównie dzięki kontrowersjom, jakie wywołał. Faworytem tegorocznych złotych malin był także obraz Niezniszczalni 4, który otrzymał w sumie 7 nominacji. Jednak ostatecznie został doceniony w 2 kategoriach. Grający w filmie Sylvester Stallone dostał statuetkę w kategorii najgorszego aktora drugoplanowego, a Megan Fox zgarnęła nagrodę dla najgorszej aktorki drugoplanowej. Znamy również zwycięzców polskich nagród filmowych Orły 2024. Nagrodę Odkrycie Roku za reżyserię zdobył Grzegorz Dębowski za film Tyle co nic. Ten film to debiut Grzegorza Dębowskiego, który zachwycił nie tylko krytyków, ale także publiczność ostatniego festiwalu w Gdyni. Film otrzymał w sumie aż 6 nagród. Jury uhonorowało twórcę m.in. za najlepszy debiut reżyserski i najlepszy scenariusz. Grającego główną rolę Artura Paczesnego obwołano najlepszym aktorem, a Agnieszka Kwietniewska zdobyła laur dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Bohaterem filmu jest Jarek, rolnik z krwi i kości, który nie boi się ciężkiej pracy ani konfrontacji z władzą. Kiedy lokalny poseł zdradza interesy miejscowych mieszkańców, Jarek zostaje liderem protestu i organizuje pikietę pod domem polityka. Nie wie, że wkrótce znajdzie się w samym środku mrocznej intrygi, która zagrozi jego bliskim i postawi pod znakiem zapytania wymarzoną przyszłość.
Jak podkreśla reżyser, najważniejszym elementem tej historii jest bohater walczący o pamięć po swoim przyjacielu. Żyjemy bowiem w świecie, który jak najszybciej chce o wszystkim zapomnieć. Jak głosi stare przysłowie, małe dzieci mały kłopot, duże dzieci duży kłopot. Doskonale o tym wiedzą bohaterowie sztuki, to wiem na pewno, autorstwa Andrew Bovella. Swoją opowieść autor umieścił na przedmieściu australijskiej Adelaidy, mieście, w którym się wychował i mieszka. Ale problemy, z jakimi muszą się zmierzyć jego bohaterowie, z pewnością dotyczą nas wszystkich. Pielęgniarka Anna, w tej roli znakomita Agata Kulesza, i pracownik fabryki Jack, którego gra świetnie Przemysław Bluszcz, są rodzicami czwórki dzieci. Ich latorośle każdego dnia dostarczają rodzicom wielu wrażeń. Jedna z córek chce się rozwieść z mężem i zostawić dzieci, aby odejść do innego mężczyzny. Jeden z synów popada w konflikt z prawem, a drugi natomiast wpada na pewien szalony pomysł, czym doprowadza rodziców do łez. Najsilniejsza w rodzinie jest matka, która zawsze wszystko wie najlepiej, próbując ocalić rodzinną wspólnotę od rozpadu. Australijski dramaturg Andrew Bovell kreśli w sztuce portret zwykłej rodziny, z jednej strony opisując jej szarą codzienność, z drugiej małe i wielkie kłopoty. Pisze z dużą dozą humoru o dzieciach odchodzących z domu, rodzicach, którzy muszą się pogodzić z ich zaskakującymi decyzjami, o rozpadającej się rodzinie i o życiu, które ciągle się zmienia, powodując, że niczego nie można być pewnym. Przedstawienie Teatru Ateneum w reżyserii Iwony Kępy to koncert gry aktorskiej, dający pełen emocji spektakl na miarę najlepszych czasów sceny na warszawskim Powiślu. I tą informacją kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem, mając nadzieję na kolejne za tydzień. Do zobaczenia. Przedstawimy Państwu drugą część relacji z festiwalu szantowego Knaga 2023, zorganizowanego w minionym roku w Toronto przez polsko-kanadyjski klub żeglarski Biały Żagiel. Popularne piosenki żeglarskie wykonują soliści oraz zespoły z Polski, Kanady i USA. Oh!
Dziewczynę moich marzeń nie wiadomo skąd. Ona się tam wzięła, piękna niczym kwiat. Czy jak syrena wyszła z morza, czy ją przyprawia? Żegnaj Irlandiorze z drogę i już. Porcie gotowe stoi moja łódź. Na wielkiej ocean przyjdzie nim zaraz wypływ. I pożegnać się z dziewczyną na lądrze. Ująłem ją za rękę delikatną jak na ten mały motyl albo duży kwiat. Poszedłem z nią na plażę wsłuchać się w szumka. Pokazałem jasnogłosy i wielki morza szar. Żegnaj Irlandio, czas drogę i już. Chodź się gotowa, stoi moja łódź. Na wielki ocean przyjdzie mi zaraz być. I pożegnać się z dziewczyną na lądrzeli. Za moment wypływa długi, trudny rejs. Z piękną dziewczyną przyjdzie rozstać się. Żadne płyną kurę, wiatr nie podarczu. I przez morza mnie poniesie, gdy zostaniesz tu. Żegnaj Irlandię przez drogę i już. W porcie gotowa stoi moja łódź. Na wielki ocean przyjdzie mi zaraz wyjść. I pożegnać się z dziewczyną na lądrzeli. I pożegnać się z dziewczyną na lądrzeli. Spilakery się rozwiną, w sercu w gardle ściśnie mocne. Przy ognisku każdy śpiewał, a w tawernie to już pewne. W Mikołajkach tak się działo, wszak historia było pięknie. Stara szanta nie rdzewieje, tak jak stary rak na lądzie. Stara szanta prawdę niesie, tak jak świeże bryzy powie. W starej szancie tkwi historia, co przez lata łączy ludzi. Zakochany wodziec z żaglą, po dziś dzień lub jeszcze dłużej. Gdzie tak ja każdy śpiewał, plotąc nuty piosenki pewnej. I wspomnienie czterech piwek, miły nastrój był żywnie. Opowieści morskie snuje lecz na melodię, idąc z wdziękiem. Bo w Giżycku tak się działo, wszak historia było pięknie. Stara szanta nie rdzewieje tak, jak stary wrak na lądzie. Stara szanta prawdę niesie, tak jak świeże ryby powie. W starej szancie tkwi historia, co przez lata łączy ludzi.
zakochany w łodzie drzewy. Po dziś dzień jeszcze dłużej. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kawiarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. Wstępna diagnoza w aptece. Spotkanie z Twoim nowym lekarzem rodzinnym w najbardziej komfortowych warunkach. 80 tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i ponad 10 tysięcy lekarzy zatrudnionych od 2018 roku. Tak troszczymy się o Ciebie. Wszędzie tam i wtedy, gdy tego potrzebujesz. Poznaj wszystkie sposoby, w jakie otaczamy Cię opieką na ontario.ca/yourhealth. Zapraszam do obejrzenia sketchu kabaretu Młodych Panów pod tytułem Rozmowa kwalifikacyjna do pracy w policji. Witam bardzo serdecznie, proszę się nie denerwować, to nie boli, to nie konkurs na myśliciela roku, tylko rozmowa weryfikacyjna do pracy w policji. Zapraszam pierwszego kandydata. Witam serdecznie pana komendanta. Po co ty tutaj robisz? A przyszedłem panu dać ostatnią szansę, żeby pan mnie przeprosił. Młody, za te ostatnie twoje nieudolne aresztowanie się dosyć naprzepraszałem. Ta? A do mnie nie dotarło. 4 razy straciłeś oznakę. 3 razy. Tylko raz zgubiłem. Młody, gdyby nie braki kadrowe w policji, to by się stąd dawno wywalił na zbyty pysk. A, gadanie, gadanie. Fajne biurko. Też bym tak mógł posiedzieć. Podumać. A co? Przepraszam. Można. Po co tak długo czekać? Fantastyczko. A ty munduru nie zdałeś? Zdałem. Tylko na Sylwestra potrzebowałem jakiś głupi strój. Na mnie leży jak ulał. Dobra, siadaj. Wołaj następnego. Trzeba pomocy, co? Następny, proszę! Następny. Dzień dobry, panie doktorze! Dzień dobry. Pan widzi... Jak moje wyniki? Pan widzi, jaki to jest stopień? Przepraszam, panie ordynatorze. Ale mówili, że tutaj wyniki. Tak, testu, bo to rozmowa kwalifikacyjna. Niech się siostra nie wtrąca. My tutaj przyjmujemy do policji, tak? Przecież wiem, ja se robię z was. Przecież wiadomo, że chcę do policji. Proszę pana, ja mam doświadczenie. Tak. Ja pracowałem w milicji. ZOMO, ORMO, ochraniarz Tesco 24H. Proszę pana... Obecnie osiedlowy monitoring. A, monitoring? No, mam wokół noktowizor. I pewnie stabilizator obrazu, co? A żebyś wiedział, smarkaczu, że mam poduszkę. Jak się pan nazywa? Maciaszczyk. Maciaszczyk. Panie Maciaszczyk, co pana ciągnie do pracy w policji? Nepotyzm i kolesiostwo. Jak za starych czasów. Panie Maciaszczyk, tamte czasy już dawno minęły, a poza tym my przyjmujemy do policji do 35 roku życia. O kurde, to się 35 lat spóźniłem, no. Ale może pan być naszym współpracownikiem, takim tajnym agentem. Okej, okay, wchodzę w to. Wataha znowu w grze. A co? My do pana zadzwonimy. Nie, nie.
Żadnych śladów. Żadnych. To ja się do was odezwę. Idę stąd, nazywam się James Bond. Super. Skreślę go. Wołaj następnego. Następny proszę! Następny! Siemano, siemaneczko. Jakby coś, to dla mnie Elko, nie? Co? Słucham? No ten koleś siedział przede mną normalnie na ławce i widzę, że już dostał kostium, to dla mnie Elko. Proszę pana, po pierwsze to nie jest kostium, tylko mundur, no tak? A po drugie to na niego sobie trzeba zasłużyć, tak? No myślę. Dobra, sprawdźmy, jak panu poszło na testach. Sprawdźmy. Strzelanie bardzo dobrze. Strzelanie bardzo dobrze. Sobie zanotowałem. Sprawnościowy bardzo dobrze. Strzelało się parę razy przed wami. Dobra, wyrażamy się, wyrażamy się. Test z wiedzy ogólnej słabo. Słabo. No to jakieś pytanie wyciągające, to ja mam za was myśleć? Zagraj mu to. Jakaś podpowiedź, nie wiem. Flaga biało-czerwona, orzeł w koronie. Donatan i Cleo. Ciekawe, skąd wiedział. No, siema. Sorry, żomeczku. Nie mogę z tobą teraz gadać na te tematy, bo jestem na policji i psy słyszą. No, siema, dogadamy się. Sorry. Dobra. Alkohol, narkotyki? Kurde, nic nie wziąłem, ty, ale... Fajki mam, nie. Dobra, dobra. Fajki mam, na jutro załatwię wszystko. Dobra. Do jakiego wydziału pan się chciał dostać? No jak do jakiego? Walka z narkotykami, nie? A. Piłują coś? Młody, to faks! Faks! Odbierz faks! Przecież wiem, że tak robi faks! Jaki on jest głupi! Zbolnie, szefie, polecają go z komendy stołać! To jest on! Normalnie go polecają! Kapka w kapkę, no! On to on! Tylko on to on! Podpisz się pan! Dla młodego! Dla młodego! No. Ty pokaż to. Mam to. No przecież to jest list gończy aresztu, no co ty robisz? No mówię, no, zostajesz z nami. No, kogo, dostałem się, dostałem się. Wołaj następnego. Następny. Witajcie, Zbigniew. Dzień dobry. Pan też do policji? A czy ona głupka wygląda? No dlatego pytamy. A czy pagą chcesz w międzyłocie? To co pana sprowadza do policji? Ja w sprawie zdjęcia kunia z foto z radaru. A co to? Jechał pan za szybko bryczką, mi panu pstryknęło? No nie. Okazało się, że Melex nie mógł jeździć na morskie oko. No to będą dalej kunie z ceprami jeździły. No i ja w tej sprawie. No a co do tego ma zdjęcie z fotoradaru? No bo mój kuń w ramach protestu powiesił się na fotoradarze. No i chodzi o zdjęcie Denata, no. Aha. Wie pan co, ale zdjęcia z fotoradarów to do Straży Miejskiej. Krótka funkcja, odsułem, że nic nie załatwię, no. I ani uwodz, ani unik, a idę w pierwny, no. Ej, gdzie pan idzie? Idę, co z kuniem zrobię selfie. Z rąsi? Nie, z kopytka. Z kopytka. Następny! Proszę, dobrze, tylko na momencie. Dzień dobry, proszę siadać. Każdy tak mówi, potem 25 lat zostaje na służbie i zajmuje miejsce innym porządnym policjantom. Dobra, pierwsze pytanie. Po co pan przyszedł do policji? Taką mam pracę. Mhm. Czy uważa pan, że z każdą osobą można się dogadać? Właśnie widzę, że nie bardzo. Dobrze. Z zakresu polityki prezes Rady Ministrów wydaje? Pieniądze podatników. Ja widzę, że pan się kompletnie nie nadaje do pracy w policji. Świetnie, skoro to już mamy ustalone, proszę mi tu pokwitować odbiór paczki. Naprawdę spieszę się, nie mam czasu. Do widzenia. Następny, proszę.
Następny! Komenda policji, słucham. Halo? Halo? Panie komendancie, przesyłka dotarła? Tak. Kto mówi? Maciaszczyk! J23 znowu nadaje. Dzień dobry. Panie komendancie, na parkingu jakiś debil zaparkował na miejscu dla inwalidów. Ale spokojnie, już działam. Właśnie go strasznie skacholuję. Super. Podaję numer rejestracyjny. HPP 997. Chyba jakaś kija. No to nie widzieli debili za radiowóz zbiorą? Mogli nie widzieć, bo całego karnymi k***ami wykleiłem. Gmina Pierwsza A Związku Narodowego Polski i Klubu Gazety Polskiej Toronto zapraszają na program słowno-muzyczny Oby imię po nich pozostało. Jutro, w niedzielę, 17 marca w Kościele Matki Bożej Królowej Polski przy 625 Middlefield Road w Scarborough. Program dedykowany żołnierzom niezłomnym, a zwłaszcza rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu oraz Danucie Siedzikównie-Ince i pułkownikowi Łukaszowi Cieplińskiemu, oparty jest na poezji ich patrona duchowego Edwarda Słońskiego. Przygotowanie artystyczne Krystyna Starczak-Kozłowska, śpiew Małgorzata May, której na fortepianie akompaniuje Jan Kornel. Po spektaklu zapraszamy na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Czas Niezłomnych. Działająca przy Konsulacie Generalnym Polski w Toronto Szkoła Polska imienia generała Józefa Hallera zaprasza rodziców i uczniów do odwiedzenia swej siedziby przy 721 Royal York Road w Etobicoke w sobotę 23 marca w godzinach od 13 do 14.30. Podczas spotkania o nazwie Drzwi Otwarte będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną jedynej polskiej szkoły w Ontario podlegającej Ministerstwu Edukacji i Nauki i uczącej według polskiej podstawy programowej. Uzyskane przez uczniów kredyty z języka polskiego akceptowane są w szkolnictwie kanadyjskim. Z okazji kolejnych obchodów przypadającego 2 kwietnia Dnia Jana Pawła II w Kanadzie, rycerze zakonu świętego Jana Pawła II oraz Komitet Przyjaźni Miast Toronto i Warszawy zapraszają na uroczystość wciągnięcia na maszt flagi Watykanu w czwartek 28 marca o godzinie 1 po południu przy Ratuszu Miejskim na Nathan Phillips Square. Informacje na temat mszy świętych, po których zakończeniu będą kładzione kwiaty i znicze pod pomnikiem naszego wielkiego rodaka, uzyskają Państwo w parafiach polonijnych w Toronto, Mississaudze i Brampton. Konferencja Polskich Księży zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Wilnie, na kanadyjskich Kaszubach z okazji Święta Bożego Miłosierdzia w sobotę 6 kwietnia. Program pielgrzymki: o godzinie 11.30 różaniec, o godzinie 12.00 uroczysta msza święta koncelebrowana, podczas której homilię wygłosi ojciec Daniel Biedniak, oblat Marii Niepokalanej, a o godzinie 13.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Autobusy odjadą z parafii świętego Kazimierza w Toronto, świętego Maksymiliana Kolbe w Mississaudze i świętego Eugeniusza de Mazenow w Brampton. Będzie można skorzystać także z autobusu rodziny Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy. Rodzina Radia Maryja zaprasza na zorganizowaną przez Konferencję Polskich Księży z okazji Święta Bożego Miłosierdzia pielgrzymkę do Wilna na ontaryjskich Kaszubach w sobotę 6 kwietnia. Autokar Radia Maryja pod opieką ojca Jacka Cydzika odjedzie o godzinie 6 rano z parkingu przy kościele świętego Maksymiliana Kolbe w Mississaudze. Zapisy do 22 marca u pań Joanny Szydłowskiej i Joanny Strzeżek pod podanymi numerami telefonu. Cena biletu $50. Organizacja Przyjaciół Harcerstwa serdecznie zaprasza na wiosenną zabawę w sobotę 13 kwietnia o godzinie 7 wieczorem w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II przy 4300 Cathra Road w Mississaudze. Wyśmienita kolacja, zimny bufet, loteria, wspaniałe towarzystwo i zabawa z zespołem Impuls. Wstęp tylko od lat 19. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na cele harcerskie. Bardzo prosimy o poparcie i zaproszenie znajomych. Rezerwacja biletów pod podanymi numerami telefonów. Rodzina Radia Maryja zaprasza na bankiet wielkanocny w niedzielę 29 kwietnia.
O godzinie 11 msza święta w kościele świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze, a o godzinie 13 uroczysty bankiet w sąsiadującym z kościołem Centrum Kultury imienia Jana Pawła II. W programie obiad świąteczny przygotowany przez mistrza Jana Gromadę, spotkanie z gośćmi z Polski i USA oraz koncert wielkanocny, w którym wystąpią księża Tomasz Jarosz, baryton, i Rafał Kobyliński, tenor. Bilety do nabycia w sklepach Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue w Toronto i Something Special na plaży Wisła w Mississadze oraz w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II, a także u pani Joanny Szydłowskiej. Szczegółowych informacji udzieli Państwu prezes rodziny Radia Maryja, pani Joanna Strzeżek, pod podanym numerem telefonu. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polish Studio. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.